Dobry wieczór przyjaciele, ja nazywam się Borach Tomasz i przyszliśmy tutaj w swoją rodzinną w zasadzie z braćmi i siostrami z mojego kościoła, żeby wam powiedzieć dobrą nowinę, powiedzieć wam jaka jest prawda o Bogu i o was. Jezus zapłacił za wszystkie wasze grzechy i wstał z martwych. I każdy, kto uwierzy w tą informację, zostanie zbawiony. Ja uwierzyłem kilka lat do tyłu, gdy szukałem tak naprawdę rozwiązania na swoje problemy. To natrafiłem na Ewangelię. Jak miałem nieszczęśliwe małżeństwo i urodziła mi się chora córka, zacząłem szukać rozwiązania, a nie wiedziałem, że w żaden sposób lekarze nie są w stanie mi pomóc, czy też ludzie. I zacząłem szukać w Biblii rozwiązania na swoje problemy, na swoje życie tak naprawdę. Wiedziałem, że tylko Bóg, jeśli istnieje i są jakieś zasady wytyczone, to jest w stanie mi pomóc. Więc czytając Ewangelię zrozumiałem, że Jezus zapłacił za moje grzechy, wstał z martwych i wziął wszystkie grzechy, wszystkie choroby na krzyż i wszystkie patologie życia. Abym mógł zostać zbawiony za darmo, abym mógł spędzić wieczność w niebie. I religia nie jest w stanie mi tego zapewnić. A byłem człowiekiem religijnym, ponieważ chodziłem co tydzień do kościoła, byłem w tym sumienny, robiłem wszystkie te religijne rytuały, które mnie nauczono, wychowałem się właśnie w kościele katolickim, a więc obrzędy majowe, gośmierzale jakieś tam, czerwcowe, różańce, wszystko to robiłem sumiennie. Ale wiecie, to nic tak naprawdę mi nie dodawało do mojego życia. W żaden sposób mnie nie ratowało. Ponieważ wychodząc z kościoła dalej prowadziłem grzeszne życie. Chodziłem na imprezy, upijałem się z kolegami w weekendy, szukałem różnych doświadczeń z paniami. I tak naprawdę można powiedzieć, że myślałem, że byłem chrześcijaninem, ale to tak naprawdę nie miało nic wspólnego z Bogiem. Bo to, co robiłem, to ściema w ogóle. I tak też wiele ludzi prowadzi dzisiaj życie, nie mając świadomości, że nie mają kontaktu z Bogiem tak naprawdę. I żyją tak, jak świat wymodelował ich właśnie. Nie określiło społeczeństwo, w którym się wychowałem i wyrysowała to, jak żyłem wtedy. Ale dzisiaj jestem nowonarodzony, ponieważ oddałem życie Jezusowi, idę do nieba, żyję z Bogiem. I wam też głoszę tą dobrą nowinę, jak można zostać uratowanym. Przed Bogiem samym tak naprawdę, bo jak to Biblia mówi, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga. Bo Bóg jest jeden, Bóg jest potężny, on w ogóle od Jego słowa nie ma odwołania. Jak On coś powiedział, to ty możesz się wymądrzeć, ale tutaj jeszcze chwilę, gdy żyjesz, ale po śmierci, gdy nie uwierzysz w te słowa, o których dzisiaj ci głoszę, to nie będziesz miał nic do powiedzenia, ponieważ ten Bóg jest jedynym sędzią. A twoim adwokatem może stać się Jezus, jeśli oddasz mu swoje życie. Jeśli uwierzysz, że On zapłacił za twoje wszystkie grzechy i wstał z martwych, bo Bóg tak naprawdę stał się człowiekiem, wszedł na ziemię i sam siebie złożył na ofiarę za grzechy ludzkości, bo Biblia mówi, że każdy człowiek zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć. Może jesteś moralnym człowiekiem, może nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś, jesteś porządnym ojcem, matką, kolegą moralnym, ale powiem ci, to nic nie daje przed Bogiem. To jeszcze za mało. W ogóle to nic nie znaczy w ogóle przed Bogiem. Przed Bogiem jedynie znaczy to, że czy ty jesteś żywy, czy ty jesteś martwy, bo jeśli nie znasz Jezusa, to jesteś martwy, masz martwego ducha. Chodzisz tutaj po tej ziemi, ale jesteś nowonarodzony, chodzisz z martwym duchem, o którym Biblia mówi, że potrzebujesz się na nowo narodzić, potrzebujesz narodzić się z Bożego Ducha poprzez właśnie uwierzenie w to, co zrobił Bóg dla ciebie. I możesz się z Nim pojednać. Ja nie mówię tutaj religijnych rzeczy, nie mówię jakichś Nie podaję ci jakichś opcji, mówię ci ostateczną prawdę, którą dzisiaj możesz przyjąć, bo tak naprawdę to od ciebie zależy, gdzie spędzisz wieczność. Bo Bóg już wszystko zrobił na krzyżu. 2000 lat temu Jezus powiedział na krzyżu: wykonało się. Wszystko zostało wzięte na krzyż. Diabeł został pokonany też. Każda choroba, każda patologia, każde kłamstwo zostało pokonane na krzyżu. Ten diabeł jest ojcem kłamstwa i robi wszystko, żebyś nie uwierzył w słowa Ewangelii. Robi wszystko, żebyś nie poznał Boga. On się tym zajmuje, bo to jego zawód jest. Ale ty dzisiaj możesz swoją wolą, wolną uwierzyć w słowa, które ci dzisiaj głoszę. Że Jezus jest żywy. On powiedział o sobie: jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. On uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych. Robię to samo. Uzdrawiam chorych, wypędzam demony i modlę się o wskrzeszenia. Ponieważ Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, może robić te same rzeczy, co On. Dzisiaj możesz zawołać do Jezusa. On wie, ile masz włosów na głowie, On zna wszystkie twoje myśli. Biblia mówi, że On chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chce, żeby byli uratowani. Nie jesteś świadomy, że potrzebujesz Jezusa, ale możesz się sobie uświadomić, możesz Go przyjąć do swojego serca. Możesz powiedzieć: Jezus, ja Cię nie znam, ja nie wiem, o co chodzi, ale chcę Cię poznać. Możesz zapytać się: Jezu, czy ten człowiek, kto Ci się głosił na ulicy, to jest od Ciebie? Jeśli tak, to chcę Cię poznać. Mówię Ci tak, jak jest. Powtarzam po Bogu. Jestem uproszczeniem, ułatwieniem dla Ciebie, żebyś mógł przyjąć Ewangelię. Może Ci się przyjąć Ewangelię. Przez wiarę. Jeśli chorujesz na cokolwiek, możesz zostać uzdrowiony, podejść do nas. Uzdrawiamy chorych. Po prostu. Przez wiarę. Uwierz się w Jezusa. I nie idź do piekła. Bo On powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. On powiedział: kładę przed Tobą życie i śmierć. A życie to Jezus. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył ty, abyś żył. Wybierz życie. Amen.